bo właściwie jak rozmawialiśmy o blachach, to właściwie możemy powiedzieć, że dzisiaj to już są, wszystkie są blachami efektowymi, choćby z tego powodu, że są już vintage'owe i nie można ich dostać w tej chwili, czyli jest to brzmienie już, wiesz, nieosiągalne sklepowo, prawda? Nie. Ale blachy efektowe twoje. No czy wiesz co, mam trochę krasy. Mhm. Mam dwa ozony 18, jednego niestety przenitowałem. Przenitowałem ozona. Bo ja lubię. Mam jakiś HHX, jakiegoś starego Zildiana, o którym wspomniałem. Chinek używasz? Mam Chinkę jedną, kupiłem sobie ją kiedyś. Nazywa się Wuchan. Tak, bardzo fajnie brzmią. Ma 22 cale. Oczywiście jest to przeze mnie przenitowana. Oczywiście. To jest taki wielki talerz. To jest prawie gąbki już myślę. Zawodowy. Wspaniały, uwielbiam ją. Ale też tam na niej nie grałem. Ja w zasadzie tych talerzy mam sporo, ale tak sobie je zmieniam. Jasne. Żeby się nie nudziło. Splasze? Tak, bardzo lubię splasze i mam ich sporo. Robię czasami takie zestawy, że kładę jeden na drugim, albo crash na splash, albo takie zestawy typu stack, więc lubię się bawić takimi rzeczami. No i pewnie się bawisz też trochę w inne instrumenty perkusyjne. Tak, bardzo lubię i staram się często stosować jako kolor do tego, co robię, więc jest cały zestaw wszystkich jakichś kołbeli, dżembloków, tamburynów, mam taki gong japoński mały. Chimes, jakieś dzwonki, kopytka, shakery. Oprócz tego mam Cajon, mam Udu, mam Compact Kongę, Darabukę, jakieś małe bongosy. No dużo różnych rzeczy. I bardzo często one mi się przydają do jakiegoś nagrywania. Ale nie gram na tym wszystkim naraz, bo to jest niemożliwe, więc... No są tacy zawodnicy. To jest tak jakby mój główny zestaw. Oprócz tego, o czym rozmawialiśmy, mam jeszcze stare bębny Slingerlanda z lat 60. bo z powodów sentymentalnych w kolorze biały brokat. Nie, silver. Silver sparkle. I to są takie bębny bardzo jazzowe już. Takie z epoki. Jeszcze zawsze chciałem takie mieć, więc sobie kupiłem. A, do nich jest werbel taki metalowy. Właśnie taki z tych lat. Tylko ja kompletnie nie znam tych symboli. Ja się w ogóle tym nie interesuję jakoś specjalnie. Po prostu je kupiłem i brzmią świetnie. I to są chyba takie moje główne instrumenty, na których gram. Mam jeszcze oprócz tego jakieś takie zestawy, powiedzmy mniej zawodowe, bo to Amati mi się ostało z przyczyn sentymentalnych. Mam jeszcze taki zestaw Mapexa jazzowy, malutki do ćwiczenia. Z 18, 12, 14. I to chyba wszystko. A ten Slingerland gdzieś na jakichś twoich nagraniach jest do usłyszenia? Gdzieś jest. Ale nie pamiętam gdzie. Jest. Jest na pewno, na nim nagrywałem coś, ale musiałbym to przepatrzeć, żeby sobie przypomnieć. Czy jest w ogóle jakieś twoje własne wykonanie w jakimkolwiek utworze, w którym ty brałeś udział, o którym możesz powiedzieć, że to jestem ja, to odzwierciedla mnie? Wiesz co, każde nagranie odzwierciedla mnie, to na pewno, bo... No bo ja to zrobiłem, ale... Tak, ale czasami się gra na zamówienie, nie? Tak, ale zawsze robię to ja. Prawda. Więc zawsze jestem ja. A szczególna duma jakaś? Czyli coś, z czego jestem bardzo zadowolony, tak? Bo często spotykamy się z ludźmi, którzy nigdy nie są zadowoleni. Zawsze oddają nagranie i już by byli gotowi coś poprawiać. Wiesz co? To ja chyba do takich osób należę. Ja nie lubię słuchać siebie za bardzo, wiesz? Normalne, uważam. To znaczy, trzeba mieć zdrowy dystans, bo to też nie można popaść w jakąś paranoję, ale... Tak. Ale jakby słuchanie siebie jest zawsze obarczone tym, że słyszysz wszystkie swoje niedociągnięcia, w cudzysłowie błędy, które nie są błędami, ale zazwyczaj jest to też taki proces, że wiesz, co chciałeś zagrać, a wiesz, co wyszło. To traktujesz jako błąd. I traktujesz to w taki sposób, że nie do końca jesteś z siebie zadowolony, więc ja nie wiem, mi jest bardzo trudno się wypowiadać. Jeżeli to się komuś podoba, co ja robię, to okej, ale...
No, też się wiele rzeczy się podoba. No. Mi też się wiele rzeczy podoba, ale są takie rzeczy, które mi się nie podobają, a to nie znaczy, że one są złe albo świetne, nie wiem. Ciężko się wypowiadać. No, sztuka jest relatywną dziedziną, tak jak inne dziedziny sztuki też. Znaczy muzyka jest taką dziedziną, w której można powiedzieć, że coś jest poprawne, na przykład poprawnie zagrane pod względem merytorycznym, ale już jeżeli chodzi o wyraz artystyczny, to... Lub tak zwane się podobanie, to jest możliwe. Tak, to ciężko jakoś obiektywnie się wypowiedzieć, zwłaszcza o sobie. Prawda. Posiadać, zabierając się w ogóle, niekoniecznie jako początkujący, ale wykonując ten zawód, jakie cechy powinno się mieć? Myślę, że takie same jak w przypadku innych instrumentów, które występują w muzyce. No, nie ma jakichś specjalnych różnic. Oczywiście, że trudno jest wymagać od perkusisty jakby perfekcyjnej znajomości, dajmy na to harmonii, czy jakiejś takiej dogłębnej wiedzy na ten temat, ale, no ale starając się wykonywać jakąś muzykę, no to musimy mieć świadomość tego, co się w niej dzieje. Chociażby w jakimś tam podstawowym zakresie. No. Więc wydaje mi się, że wszystko jest ważne. Okay. Jeżeli mówimy o sprawach stricte muzycznych, no takich pozamuzycznych, no to chyba podobnie, no. Trzeba być sobą, znaczy trzeba być, no. Nie każdy musi być, ale chyba najfajniej jest, jak jest się osobą w miarę otwartą, która stara się najlepiej wykonywać to, do czego została wynajęta, czy o co została poproszona. Trzeba posiadać dobre relacje z ludźmi, starać się posiadać, bo perkusista nie gra koncertów solo zazwyczaj, tylko gra z innymi ludźmi, więc jakby relacje między wykonawcami też odbijają się w muzyce. Uważam, że to jest ważny aspekt. Jakaś taka ogólna otwartość, podejście do tego, żeby chłonąć to, co nas otacza. Tak mi się wydaje, ale jakichś specjalistycznych wskazówek to nie mam za bardzo. Czy teraz dużo ćwiczysz, trenujesz, albo starasz się przygotowywać przed trasą, albo czymś takim? Staram się ćwiczyć wtedy, kiedy mam wolny czas. To bardziej w ten sposób. Oczywiście to jest bardzo ważne i zawsze będę starał się to robić. Co mogę więcej powiedzieć? No, ćwiczę, oczywiście, że ćwiczę, no, jak każdy. Tak. A zadajesz sobie jakieś konkretne zadania, ćwiczenia, czy po prostu chodzi o to, żeby być w formie? Staram się ćwiczyć różne rzeczy, aczkolwiek ja nie jestem wzorem takiego ćwiczenia usystematyzowanego. Bardzo lubię grać z nagraniami, lubię robić sobie transkrypcje, jak już mam dużo czasu, to sobie lubię coś spisać, poznawać jakby style grania perkusistów, którzy mnie interesują. Oczywiście jakiś tam zasób tak zwanej techniki, no, trzeba podtrzymywać. Czasami to nie jest najważniejsze. Przed występami masz tremę? Ciężko to nazwać tremą. Znaczy to jest taka mobilizacja, żeby zrobić coś najlepiej, jak się potrafi, ale
Czy to jest trema? No bo tremę kojarzymy z, jakby z tym, że ręce się trzęsą. Nie, to no chyba ona raczej musi nie. być destrukcyjna oczywiście. Nie? Nie, to jest taka trema raczej, jeżeli możemy to nazwać tremą, to jest taka trema speedująca. Okej. Okay. Czyli nie musisz opieprzać ludzi przed występem albo coś, żeby odreagować. Nie, raczej nie mam takich potrzeb. Albo się nie. Czasami są takie koncerty, które niosą ze sobą jakąś taką odpowiedzialność albo większe napięcie, ale raczej nie, no. No właśnie, jak się na przykład ma wystąpić w Royal Albert Hall, to co, to jakoś coś zmienia? Generalnie nie, ale podczas tamtego występu wiedziałem, że na sali, na widowni siedzi Charlie Hayden i to trochę... Trochę było... Nie stres, no ale raczej staranie się na przykład o to, żeby nie grać za dużo i bez sensu. Czasami, żeby nie dać się ponieść jakimś emocjom, tylko grać takie najbardziej potrzebne rzeczy, takie minimum. Tak. Żeby jak najbardziej się przysłużyć muzykowaniu, a nie spełniać swoje jakieś tam wyobrażenia. I chyba nie skupiać się na tym, kto tam siedzi i ogląda i słucha. Nie? Tak. Albo kto za chwilę ma wejść na scenę. Jeff Beck. Tak było. No tak. To może nas doprowadza do tego pytania przedostatniego. Najpiękniejsze momenty dotychczasowej twojej drodze. To bardzo trudne pytanie. To musiałbym naprawdę się długo zastanawiać. Takie momenty zdarzają się bardzo... Ty wiesz, że sobie myślisz, warto to robić. Wiesz co, myślę sobie, że warto to robić w ogóle. Nawet kiedy przychodzą chwile jakiegoś zwątpienia, czy jakiś dołek, czy wiesz, gorsze dni, lepsze dni, to jednak ja się cieszę z tego, co robię, bo lubię to jednak. Kocham to. Bez tego nie wyobrażam sobie życia. Znaczy nie, źle powiedziane, bo gdybym nagle z jakichś przyczyn, nie daj Boże, był zmuszony do tego, żeby przestać to robić, no to musiałbym żyć, ale... Ale skoro nie musisz, to nie chcesz. Tak, to jest najlepsza rzecz w życiu, jaka mi się przydarza, żeby robić to, co się lubi i jakoś egzystować dzięki temu. Ostatnie pytanie z kącik porad technicznych. Czy masz jakiś specjalny sposób na próbę dźwięku? Bo często się widzi kapele wprowadzające totalny chaos podczas prób dźwięku, które trwają dłużej niż koncert. Nie mam takiego sposobu. Staram się w miarę ogarnąć najpierw sam ze sobą, jeżeli chodzi o instrument. Potem zrobić niezbędną próbę dźwięku. Czasami zdarza się tak, że jakby intencje osób nagłaśniających i wykonujących się różnią, więc po prostu trzeba jak najszybciej wyjaśnić, o co chodzi. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy się na przykład nagłaśnia bębny jazzowe, a jak ktoś by chciał z nich zrobić rockowe, to trzeba po prostu jakby wykazać się pewną dyplomacją, a tak to poza tym to chyba nie mam jakichś specjalnych sposobów. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby wszystko brzmiało bardzo, bardzo jakby tak naturalnie i tak, żeby mieć komfort grania. I tyle. Lubisz jakieś specjalne rzeczy dostawać w odsłuch, czy raczej całość? Nie. Ja w ogóle staram się, jeżeli mam być szczery, to staram się tak grać, żeby korzystać jak najmniej z odsłuchów. W metalu w sumie ciężko. No tak, ale ja nie gram metalu. Bardzo ci dziękujemy, bardzo miło było się Dziękuję. Spotkać. Mnie również było bardzo miło. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów oglądających portal beatit.pl. No i cóż, życzę powodzenia w dalszym rozwoju. Bardzo Mam nadzieję, że szerokie grono naszych kolegów zagości wkrótce na waszej stronie internetowej i będzie się to bardzo miło rozwijać. Także dziękuję za spotkanie i życzę powodzenia. Dzięki. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki.